Po pierwsze, że książka jest napisana ludzkim językiem i zrozumiała dla ludzi, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że ona się różni od poprzedniej. Trzecia rzecz, jak tutaj też słyszę, to jest książka dla mnie, bo od niej się dowiem wiele różnych rzeczy, które nie są poruszane. I faktycznie, tu chodzi o to, że książka mówi o rzeczach, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Ona jest oparta o głębokie doświadczenie, niestety na was, moi pacjenci, przez wiele lat. Prowadząc obserwacje, wysnuwałem pewne wnioski na tematy rzeczywiście nieporuszane przez innych. Bo chociażby biorąc pod uwagę grasicę, ona jest traktowana po macoszemu przez medycynę. I to, co chciałem powiedzieć między innymi, że niestety zdrowie i leczenie, czy utrzymanie zdrowia nie polega na pobieraniu jednego leku, czy stosowaniu jednej metody. Sprawa wygląda trochę bardziej skomplikowanie, dlatego że zdrowie zależy od wszystkich czynników, od całego organizmu. Jeżeli gdzieś się posypie, to tak jak jest z murem, gdzieś, gdyby ktoś chciał wybudować mur, a u podstawy brakłoby kilku cegieł, to ten mur się zawali. I tak to właśnie wygląda. Czyli do zdrowia i do odzyskania zdrowia potrzeba jest wszystkich elementów.